Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Jak wiecie, widzowie, nie jest dobrze, ponieważ Milki jest jakaś opętana. Coś tam się z nią dzieje, nie jest to żadne dobre informacje dzisiaj na pewno nie wypłyną z mojej strony. Z tego powodu, że ja tutaj siedzę w tym laboratorium i szukam rozwiązania na to, jak sprawić, żeby ona przestała słyszeć te głosy. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego ona je słyszy. Ona mówi, że to jest głos ponoć Lucyfera. No, z tego co wiem, faktycznie z Lucyferem rozmawiała, więc może faktycznie, że tak powiem, czemu tu jest tyle dirta? Co tu się dzieje? Ej, co jest grane? Ej, tutaj te Endermany tutaj jakąś przejmują mi laboratorium w ogóle. One tu co chwilę są i po prostu za każdym razem widzę, że dirta to nowego przynoszą. Już mnie to denerwuje powoli. Dobra, wracając do... Ja mam łopatę, dlaczego tego nie kopię łopatą? Dobra. Wracając do tego, o czym mówię, to tak, że pracuję tutaj w tym laboratorium nad tym, jak uleczyć Emilię, jak po prostu sprawić, żeby ona już tych głosów nie słyszała i tak dalej. I totalnie nie mam pojęcia, jak to zrobić, bo ja tych głosów nie słyszę, więc nawet ciężko jest badać kogoś i... Dlaczego tutaj jest ciągle coś takiego też? Co tu się dzieje w ogóle? Wiecie, że tutaj by się dało jakoś, że tak powiem, jedno zapożyczyć. O, tutaj może będzie, tak, tam ratu, uwaga, patrzcie. W ten sposób się zdobywa nowe bloki. I jeden więcej jest. Dobra, i teraz tak, dobra, tu mamy lawy sporo. Biorę to, tu odłożę to i zabiorę tak, żeby tu się napełniało tą. Dobra, wychodzę i wracam do siebie na chatę. Nie wiem totalnie, nie ma Milki, jestem sam na serwerze w ogóle totalnie. I no co, i czekajcie, o czym ja mówiłem? Się pogubiłem. A wiem, o czym mówiłem. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jak chcecie więcej odcinków. Odcinki są codziennie w sumie, to jak wam się odcinki podobają, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ są codziennie o godzinie 19:19. Dobra, bo ja jestem jakoś zagubiony. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Książka jest jakaś, dobra, przeczytajmy pewnie od Milki wiadomość. Szczypson, proszę pomóż mi, już nie daję rady. Ciągle słyszę jakieś głosy pomocy. Dobra, widzę, jest coraz gorzej z tego, co widzę i ona już zaczyna nieźle panikować. Nie może tak być, więc my musimy się tym koniecznie zająć. Dobra, czekajcie, ja tu odłożę sobie te rzeczy. Tą książkę odłożę, ja pójdę może, tylko jej nie ma na serwerze, no to... Kurczę, ale nie wiem, czy ona siedziała tam w tym, to właśnie, gdzie ona jest tak swoją drogą teraz, skoro nie ma jej na serwerze. Ja nie wiem, głosy jakieś... Ej, kurde! Ja nie wytrzymam, tak mi się za każdym razem wystraszę tamtego... Kątem oka tu widzę, jak tam stoi po prostu, nie? I tak się za każdym razem wystraszę tego statywu tam, że to jest masakra jakaś, naprawdę. To nie może tutaj stać. Ja muszę stąd, ja wyrzucam to stąd. To nie może stać. To tutaj jest jakieś zło. Dobra, robimy tak, uwaga, straszymy osobę, która tutaj wejdzie najbliższa. Ej, nie tak to miało wyglądać. Tu, stawiamy to. I mamy jumpscare'a gotowego, dobra. Gdzie jest Milki? Ona była tam na dole w ogóle w tym, ale no nie ma jej na serwerze teraz. Zobaczę tylko, czy ona tam, czy są tam jakieś ślady po niej, czy ona tam siedziała, czy może coś się tam wydarzyło złego i tak dalej. Może powinienem zrobić coś, nie wiem, jakąś, przygotować jej jakąś kolację i może by zapomniała o tych głosach, czy coś, nie wiem, ej. Dostałem jakieś powiadomienie, przepraszam widzowie, to mój Facebook. Dobra, wracamy, wyłączyłem, zapomniałem wyłączyć przed nagrywaniem. Dobra, tutaj Milki, nie ma jej tutaj, no też nie ma jej w ogóle na serwerze, więc kurczę, troszkę szkoda, bo ja chciałem z nią porozmawiać o tym wszystkim i tak dalej. Wiecie co, ale mam inny plan w tym wszystkim. Może zajdziemy po prostu do tej bazy Lucyfera. Wiem, że to jest troszkę szalony i głupi pomysł, żeby tam iść znowu, ale jest to jedyny sposób, który teraz mi przychodzi do głowy, żeby jakkolwiek dowiedzieć się, o co chodzi i dlaczego Milki z Milki jest tak, a nie inaczej. I wydaje mi się, że powinniśmy tam po prostu pójść i się dowiedzieć czegoś. Tak mi się wydaje po prostu. Może pogadać z Lucyferem czy coś. Mam nadzieję, że on mnie nie zamknie, dlatego też wezmę sobie potki na niewidzialność i je wypiję i będę z nim rozmawiać, ale on mnie nie będzie widział, więc może mnie nie będzie mógł, wiecie, pokonać i tak dalej. Więc taki jest plan na dzisiaj. Ja, słuchajcie, widzowie, właśnie udało mi się wytarkować z bzykiem Elytrę. Patrzcie, tu. Myk, myk. I patrzcie, Elytra jest Elytra, więc można lecieć znowu w podróż wielką. Więc co, lecimy chyba do tego Lucyfera tam, do tej bazy. Ja wiem, gdzie ona jest gdzieś w tamtą stronę. Czyli jak sobie stąd wyjdziemy, to... Tylko wiecie, co jest w nocy. Ja nie wiem, czy ja chcę w nocy podróżować. Zdecydowanie do Lucyfera może lepiej nie w nocy. Więc po prostu prześpijmy się jeszcze na szybko, skoro jestem sam na serwerze. I ogarnijmy. Może się dowiemy czegoś ciekawego. Ja bym też w ogóle chciał strasznie, jak będziemy tam, przedostać się przez te ściany lawy, bo tam coś musi być ukryte i wydaje mi się, że to tam możemy się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Dobra, odkładam sobie to tak i lecimy w tamto miejsce. O, dobra, tu do góry, lecimy tam i uwaga, to jest, z tego co wiem, to jest na wprost tutaj totalnie od nas, tak jakby. Co tu jest? Ej, o co tu chodzi? Co to jest? Co to jest? Dlaczego tu są takie rzeczy jakieś dziwne? Nie, nie ma tu nic. Dobra, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, kto to postawił. Mega dziwne, ale dobra, lecimy dalej w tamtą stronę. Wszędzie są tutaj te jakieś dirty postawiane, te endermany na zderzenie. Dobra, ej, to jest tak blisko? Ja nie wiem, to jest tak blisko naszego domu, że ja jestem w szoku, nie?
I nie wiem, czy mamy się czuć bezpiecznie, chyba nie. Tu jest taka fajna wioska tak na górze i tutaj jest taki syf. Dobra, uwaga, wejdźmy tu, zobaczmy jak to wygląda tu sytuacja. Dobra. Chodzimy do krawędzi. Ło, nie chcę tam spaść, kurczę. Byłoby trochę lipa. Tam jest jakiś, jak to się nazywa, slime. Ej, dobra, ja bym slime'a zabił w sumie. Dobra, spróbujmy się tam dostać jakoś. Mógłbym zlecieć elytrom, ale ja wolę sobie tu przygotować miejsce ucieczki jakieś. Więc szybko sobie zrobimy. O kurczę. Tu było ryzykownie. Ryzykownie było. Dobra, robimy coś takiego. Rozwalmy tutaj tego dirta, rozwalmy to. Dobra, teraz tu rozlewamy wodę i ściągamy elytrę i pijemy potę na niewidzialność. To jest jedyny sposób teraz, jaki tutaj, że tak powiem, widzę, tak żeby mnie Lucyfer nie mógł zauważyć. Dobra, uwaga, schodzimy na dół. Czy to już się zlało tam całkowicie? Jeszcze nie, bo chciałbym zeskoczyć całkiem tak na dół. Nie, to już musi być na dole. Czy to tak długo zlatuje? Co jest grane? Co? To tak długo spływa? To jest tak wysoko? Dobra, ryzykuję. Uwaga. O! Dobra, dopiero teraz to dopłynęło. Co jest grane? Dobra, wariacie. Skrócę twoje cierpienia tutaj, dobra, świetnie. Ej, dobra, tutaj są te... Ja tutaj odłożyłem do tej skrzynki. Dobra, zabrał to. Oj, właśnie. Ja o tym zapomniałem całkowicie. Lucyfer ma dostęp do mojego konta, bo ja mu podałem login i hasło. Ej, ja o tym zapomniałem. To są w ogóle itemy Milki chyba. Czy co? Ej, o co tutaj chodzi? Nie wiem, czy to są jej itemy, czy czyje to są itemy. Chyba to są jej. Tak, ciasteczkonator, ej, to muszą być jej itemy. Ej, dobra, czyli ona straciła swoje itemy, ale wiemy, gdzie są. Czy powinienem je stąd brać? Na razie wolę lepiej nie ryzykować. Tutaj wszystko tak, jak było, że tak powiem, nic się tutaj nie zmieniło. Tu coś zginęło. Co tu zginęło? Nie wiem, co tu zginęło, dobra, nieważne. Ja bym chciał pogadać z Lucyferem i chciałbym bardzo przejść na drugą stronę, tylko... Kurczę, nie zabrałem sobie pereł. Ale... A nie, to jest regeneracji, nie fajereziska. Kurczę, szkoda. No ale się nie przygotowałem, no nie, no przychodzę tu i nieprzygotowany tak bardzo. No nie, no dobra, ale może z Lucyferem się jakoś dogadam, nie wiem, czy jak ja krzyknę, to mnie usłyszy. Nie wiem, widzowie, próbujemy? Ja bym chyba z nim porozmawiał. Ja bym się chciał dowiedzieć ogólnie, o co chodzi z tym, że Milki słyszy te głosy i dlaczego tak się dzieje, czy Lucyfer jest jakby za to odpowiedzialny w ogóle. Ała! Tak naprawdę nie pozostało nam nic, jak po prostu się odezwać. Nie wiem, czy Lucyfer mnie tu słyszy, czy nie. Ja dobra, ja krzyknę po prostu. Halo, Lucyferze! Czy tutaj jesteś? Halo! Ej, nie ma go chyba. Albo mnie słyszy i nie chce odpowiedzieć. Dobra, dlaczego Milki słyszy jakieś głosy? Odpowiedz mi, proszę! Widzisz? Gdybyś nie uciekł, możliwe, że wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. Ale skoro uciekłeś, ktoś inny musi cierpieć. Padło na Milki. Czy ci się to podoba, czy nie? Ona już jest moja. Jaka twoja? Ej, dobra, nie. Dobra, spraw, żeby ona przestała słyszeć te głosy. Daj nam już święty spokój, błagam. Ja już nie chcę w ogóle tutaj, ja już mam dosyć tego wszystkiego. Lucyfer, zabierz jej, weź, przestań, ulecz ją po prostu, żeby ona tych głosów nie słyszała, bo to jest cios poniżej pasa, rozumiesz? Halo? 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 Nie no, poszedł se, olał mnie. No... Nie no, jak ja mam się z nim skontaktować, jak on normalnie przestaje se tako i sobie wychodzi. Ale dobra, jest niewidzialny, więc mnie przynajmniej nie może mnie złapać przynajmniej, to jest chociaż taki plus. Dobra, o tu, czy ja dam radę tutaj wypłynąć do góry szybciej? Dobra, płyniemy jak najszybciej się da. Do końca bąbelki, do końca, troszkę mnie zabije, troszkę mnie... Dobra, jesteśmy, udało się, trzeba było, to była walka z czasem. Ej, dobra, ja dalej nie rozumiem, o co chodzi, dlaczego ona słyszy te głosy i dlaczego Lucyfer nie chce jej uleczyć. Nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. Ale powinien to zrobić, tylko kurczę, nie wiem, trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby go docisnąć do muru. Tak, żeby Lucyfer był zmuszony do tego, żeby to zrobić, wiecie, o co chodzi. Także jak ja mu powiem, masz to zrobić, to on to zrobi. Tylko ja za bardzo nie wiem, nie mam pojęcia totalnie, jak to zrobić, nie wiem, co się dzieje. Ja w ogóle się dowiedziałem ostatnio, że Yeti ponoć nie żyje. Ja nie wiem, to jest jakie... Wy mi w komentarzach piszecie, że on nie żyje i że tam coś właśnie na górze, ta chmura jest związana jakoś. Nie wiem, ja tam podlecę, może teraz zobaczę, o co chodzi, ale... Ja nie wiem, tu się tyle rzeczy dzieje, że ja już nie nadążam z tym wszystkim. Teraz podlećmy tu do góry, co to jest tutaj? To jest jakiś portal? Kurde. Ja nie wiem, o co chodzi. Tutaj możesz wysłać list do Yetiego? Co ty gadasz? Odnalazłem sposób, przejść tu Yeti... Z nieba faktycznie? Ja nie mogę, to się faktycznie to wydarzyło? Tam jest jakiś grób w ogóle, to jest jego? Tam jest grób Palionki, tam jest... Dalej tych dwóch skinów nie ma, gdzie jest Palion? Nie wiem, widzowie, ja już mam dosyć tego wszystkiego. Ja nie wiem. Ja...
Muszę w ogóle skontaktować się z Milki, nie wiem gdzie ona jest totalnie i czy dalej te głosy, no na bank dalej słyszy te głosy. Ten Lucyfer jeszcze ją torturuje, nie wiem, ja już mam dosyć, dobra. Ja kończę odcinek, bo ja muszę iść pogadać z Milki jakoś, muszę się z nią skontaktować, może do niej zadzwonię czy coś. No a w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro. Nie widać mnie, bo jestem niewidzialny, ale założę zbroję. Widzimy się już jutro o godzinie 19:19, zapraszam na plusa i na kanał vlogowy. Tyle widzowie, dziękuję wam, widzimy się jutro, elo.